Siema, witam was. Ja jestem Polski Xen, to jest kolejny odcinek z My Summer Car. Dzisiaj zaczynamy sobie nową serię, czyli moje letnie remonty. I będzie gites. Dobra, widzimy się... Co tu pojechało? Kuzyn. Widzimy się przy tym... my się nie widzimy, czekaj, bo tu problem jest. Dopiero teraz się widzimy. Dobra. To widzimy się tutaj, bo kupowałem części do Satsumy. Mianowicie te dwa gówna. Widzisz, ponieważ teraz idziemy po traktor, żeby ją scholować. Żeby było wszystko git. Ale spierdolili mi maskę. Dobra. My się zaraz zobaczymy. Co jest, kurwa? Musiałem dupą zarzucić, ale dobra. Widzimy się w domu, tam wyjaśnię co i jak. Idziemy za krzaka. Już prawie był koniec naszych pięknych remontów. Chciał z tym, że już zginąłem przez ten... Znaczy nie przez ten, tylko przed Satsumą, ale zginąłem. Coś tutaj dziwne dźwięki łapie. I patrzcie, jak to zajebiście wygląda, jak on strzela. A nie teraz... O. Trzeba go lepiej przytrzymać, wtedy zajebisty tak wygląda. Tak pogarnąłem, jakże mnie dynkę wrzucił. Nie wiedziałem, że ty przebieg nalicza. Kilometry można skasować. Już dachujemy. Dupa z remontu. Nie wyjadę. Trzeba pchać. Patrzcie, kurwa, co tam leży. Po krzakach się pochowały, po rajdzie. Zdechły te łosie. No kurwa, kocham tą grę, kocham. Czy ona nie jest piękna? Piękny cmentarz. Jeszcze piękniejsza policja. Dobra, tutaj obecnie odpoczywa nasz pacjent tej serii. Ponieważ ona była po rajdzie, więc przejścia są konkretne, bo elementy pogubione gdzieś na trasie były, więc ja je dokupiłem. Tutaj. A niestety tłoczek jeden. A tutaj, no najpiękniejsze co jest, no silniczek, cały w oryginale. Się rozdupsył. Szczelka mi tak walnęła gdzieś w połowie rajdu i się zapaliła pod koniec. I tak właśnie zginąłem. Dobra, niestety gdzieś spoiler mi uciekł z tylnego bagażniku, więc... Halo? Coś stało? Coś stało? Coś się tu stało? No rykoszet to oczywiście odpalony musiał zostać. To są zbędne rzeczy. Ten spoiler mi dziś uciekł niestety, więc... Więc jest źle. Rykoszet odpalony został, więc...
Czemu gra się tak podgłosiła? Na szklata piwa wypadła. Co to się tak podgłosiło wszystko? Dobrze, gra została przyciszona. Także jej nie słychać. Czy to idealnie wymierzyć, kurwa? Coś takiego może? Dobra, teraz będzie dobrze. Za bardzo się to trochę napiłem. Ten chłop ma za słabą głowę. Dobra. I Satsumą tutaj trzeba zajechać. Kurwa mać. Ten samochód sam pod sobą się sypie. Dobra, chuj, tak paliwa nie było. Czemuż tak legujesz? W ogóle jest zderzak z tyłu? Oczywiście, że nie. Z przodu też go nie ma. Dobra, z racji, że na szrocie też go nie ma, no to sobie go później jakoś zrespię, nie wiem. W planach jest to, żeby cały środek tutaj był full oryginał Satsuma, reszta zobaczymy. Nie podoba mi się też ten kolor, więc trzeba go zmienić. Dzisiaj na pewno wyciągamy silnik i tyle. Rajd już zrobiła, więc by dwa etapy, Junior Cup i zwykły, więc jest dobrze. Nie, kurwa, do kanału się wpierdoli. Stoi. Dobra, oleju na pewno nie ma, płynu chłodniczego zaraz zobaczę. Samochód jest cały pognieciony. Czyli nic nowego, a w ogóle jeszcze muszę sprawdzić, czy istnieje coś takiego tutaj jak... No, mogę tę szybę wyjebać? Nie, nie da się nic z tym zrobić. Dobra, z racji takiej, że samochód ma wyglądać z zewnątrz na oryginał, tak kurwa w silniku będą kuchenne rewolucje. No jeszcze pokrowce tutaj se dokupię, bo tamte są brzydkie. Te mi się nie podobają, więc... Dobra, teraz gra powinna być trochę płynniejsza, ale... Grafika będzie trochę gorsza. Nie wiem co to było, ale teraz bardziej laguje. Dobra, tam silnik już jest na podnośniku, ale ja sobie tepnę jeszcze ten spoiler, tak w razie co, bo... Od razu chciałbym, żeby ten samochód jakoś wyglądał. Nie no, ja kurwa jestem na to zatępy, nie umiem zrespić prostego spoilera. Już dwa razy złego zrespiłem, kurwa nie wiem. Później jakoś to jeszcze ogarnę. A nie, dobra, dlatego już nie chciał zrespić. To wiele wyjaśnia. Kurwa, silnik mi się z tego spierdolił. No to dobra, otwieramy puszkę Pandory. Wszystko już tam leży, więc... No.
Garaż nawet nie zamykam, bo mi się nie chce. I tu jeszcze narzędziówkę zgubiłem. Dobra. Najważniejsze to jest to, że tu rozrusznik nie działa, więc... Rozrusznik trzeba na pewno wymienić, gdzie jest rozrusznik. Rozrusznik, miska olejowa i chyba tyle. Jeszcze pewnie blok, bo mógł pęknąć. Widzę, ty jesteś rozdupcony, dobre. Blok, ty, dobre. Tylko miskę olejową widzę. Będzie gites. Filter oleju jest na... Przemilczmy ten temat. Filter oleju jest w bardzo dobrym stanie, więc go nie zmieniamy. Naleję oleju do tego, co tutaj jest teraz, bo nie stać mnie na nowy. To jest po prostu zbędna rzecz. W sumie to sobie mogę położyć tutaj. Te gówna jeszcze będę chciał zamontować, bo to kupiłem na rajd, ale widziałem, że dziś kurwa nie zrespiłem sobie zderzaka. Ty no, ale taki przyjemny tutaj klimat teraz jest, bo po prostu jest przyjemny i tyle. Czyli że miska olejowa i tyle. To taktyka. Malutkie lagi, czuwam. I 100% zżycia mojego procesora, czyli i trójki drugiej geny. Minut odcinka, ja jeszcze nic nie zrobił. Cię chuju złoty, aż mi się nagrywanie wyłączyło. Piękna. Dobra. Tłoczki widzę, są w bardzo ładnym stanie. To będą szybkie remonty, coś tak przeczuł. O kurwa. Malutka dziurka. W sumie wiecie co, tak co mi się tu... Jakim kurwa prawym alternator mógł się zjebać? Jak? Nie spadaj. Blok widziałem, że jest cały, więc jest git. Ej, paska nie mogę ściągnąć. Dobra. No to idzie tutaj, bo to są części, które zostają w tym samochodzie. Tak się jeszcze zastanawiam, czy gaźnik chcę zmieniać, bo moc ma, jakby nie patrzeć, ale... Ja jednak chyba tą turbinkę tutaj jebnę. On się tu trzymał chyba na siódemce. Tak, na siódemce i trzynastce. Jakieś dzieci mi pod oknem biegają. Niepokojące odgłosy w mojej głowie. Jednak nie na 13, tylko na 10. Kurwa, się tak dziwnie zacząłem czuć, jak wstrzymałem to dziecko. Dobra, tutaj rozjebane rzeczy. Na tłoka nie wziąłem. Zajebiście. Ty, no to w sumie wszystko będzie gites.
pompkę oleju jeszcze bym sprawdził, bo tam dosyć często dachowałem, więc... W sumie też w pompce paliwa mogło się coś zadziać, no bo samochód się jarał. I tak... Myślę, że to jest ostatnia rzecz, jaka tutaj może być rozdupcona. No właśnie, jest rozdupcona. To jeszcze miskę olejową i... Szybkie te remonty. Co dzisiaj jest? Wtorek, jutro środa. Dobra. Mam mniej więcej pomysł, co i jak zrobić, żeby było dobrze. Zapewniałem, że tu jeszcze to trzeba ściągnąć. Daj mnie zaświecić. W sumie tutaj jest jeszcze radio. Lagi. Duże lagi. Bardzo, bardzo duże lagi. Dobra, chuj. Nie chuj. Gaś to. Nie ma takiej ciemnicy. Pocieszę was, bo widzę mnie od was, bo on to jeszcze rozjaśni. Dobra, za co ja się miałem wziąć? Tego gówna trzeba ściągnąć. Szóstkie i siedemkę. On w ogóle jeszcze jest niepomalowany. Nie, na samych szóstkach się trzyma, dobra. Od razu go pomaluję. Jestem profesjonalistą w tym, co robię. Nigdy nie spierdoliłem żadnego samochodu oprócz Satsumy. Nie no, wiecie co, ja się jednak pójdę przespać. Albo jeszcze to wyciągnę poza nagraniem, bo... To jest raczej oczywista rzecz, jak to wyciągnąć, a jak włączę światło i mam włączone nagrywanie, to mega mi laguje i to jest takie trochę uciążliwe. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jednak idziemy spać trochę wcześniej. Jutro rano sobie to wyciągnę, bo śrubek już nie widzę. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby tam zakładać blok taki, jaki jest czarny, ale... Ja zapomniałem, że nie mogę się położyć z papierosem. Dobra, piękny poranek. Godzina 8. Idziemy odkręcać tą miskę olejową. Znaczy jeszcze skrzynię biegów, bo kurwa coś mi tu nie pasie, jeszcze nie wiem co, więc no to niby śrubki poodkręcane. Tu też. Kurwa i właśnie ona się na czymś trzyma jeszcze, bo... Nie wiem, jeszcze dajmy tu siódemki na chwilę. Kurwa, znowu gra się podgłosiła. To się chyba chce, żebym miał ogłuch. Nie no, na pewno są poodkręcane. Skrzynia to pamiętam, że na tych się tylko trzymała. Czy żebym je jeszcze tu kurwa odkręcił?
Dobra, po dłuższym namyśle tego, że ten silnik jest chujowy, postanowiłem zapisać grę. Kurwa mać, silnik mi zniknął. Do chuja. Nie, tu jest. No i dalej się tego ściągnąć nie da, kurwa. Kurwa mi już ta gra. Co ja tu mam jeszcze ściągnąć, żeby dało radę? Nie no, kurwa, wszystko podkręcone. Pierdolcu, zaraz dostanę. No jeszcze, kurwa, zlagował mi grę. No kurwa, jeszcze czego? Wyjebało mi my summer car. Kurwa, znalazł się jeszcze jakiś sąsiad z trąbką. W ogóle nie będę mógł za 178 dni używać Steama, bo... Nawet wam przeczytam. Steam przestanie działać na systemy Windows 7 za 178 dni. Dupę po cały i tak tego nie zmienię. To jest mój ulubiony system, kurwa. Nie wiem, o co może wam chodzić wszystkim, nie? Ludzie tak hejtują Windowsa 7, a tu kurwa taki chuj, to jest najlepszy Windows, jaki mógł wyjść. Nie ma lepszych, kurwa. Ja jebę, powróciłem, kurwa, tu znowu jakieś, ja pierdolę, 120% zużycia procesora. Czemu on tu, kurwa, nagle leży? Dobra, już powoli nie wytrzymuję psychicznie, ani fizycznie, ani mentalnie, ani kurwa wcale. Dobra, to tutaj idziesz. Skrzynia biegów zostaje. Dobra. To nie wiem. Postanowiłem, że będę robił półgodzinne odcinki z moich letnich remontów, bo kurwa... To co się tu dzieje, to jest masakra i no... Je no kurwa no. Do Fletteriego teraz jeszcze muszę jechać. Jedź pan w chuj. Ciekawe, co tu mi tak zaczęło blokować samochód. Kurwa, ciekawe. Kurwa, chwila od śmierci. Jak już zobaczyłem, że te gówno mi się opuszcza, nie? To kurwa tak szybko odbiłem na prawo i... Ja pierdolę. Już nie było czasu tego nagrać. W ogóle kilometry skasowałem. Już 15 kilometrów zrobiłem. Co kurwa? Mnie przekłamuje ten licznik, ale dobra. Kurwa, tak teraz jeszcze ogarnęłem, że pierw powinienem to tej mojej jechać. Odebrać to zamówienie i... Dopiero później do Fletteriego. To chuj, na razie wam cięcia nie robię. Mają być półgodzinne odcinki, to będą półgodzinne odcinki. Się zamknąłem. O kurwanska. Mało nogi było, ale to odratowałem. Bo chuj, jednak gdzie mi się odejmu. Ty, bo ja jeszcze na zwołowisko muszę zajechać. Znaczy na śmieciowisko.
bo później będzie nie po drodze. To jest piękne w tym samochodzie. Jep, jep, nie udało się. Piękne. Jep, takie mało legalne manewry, kurwa, przydaje na zakręcie. O kurwa mać. No jakby to powiedzieć, no manianę odjebałem. W bagażniku chyba mam kask, jak nie wyleciał. Zaraz zobaczymy. Nie wyleciał, dobra. Jesteśmy uratowani. Dla tych nie grających w tą grę, to jak nie masz szyby i lecisz ponad stówę, no to możesz zginąć. Przez muchy. Chyba. I ten samochód jest stworzony do zapierdalania, więc... Odpalony. No ty kurwa, wyprzedził nas. Rozjebałem się niczym Kubica. To i tak dobrze, że przeżyłem. Jak tam szkody samochodu. Delikatnie się wgnietło. Mógłbyś trochę szybciej rozpędzać, śmieszniej by było. Kufa, szkoda, że tego nie nagrałem. Czy teraz bym zginął, jakbym zrobił taką magiczną rzecz jak na rajdzie? O kurwa. Ja myślę, że znowu wpadnie pod samochód. Dobra, kurwa, nie ukrywajmy, jest tu mały pierdolniczek. Szyba od Satsumy. Bierzemy tylko to, co jest najpotrzebniejsze. Tu kurwa rzeczy jeszcze odrusko. Kurwa 69. A już nie ma 69. Kurwa, ale teraz to konkret przypierdoliło. O kurwa. Tego się nie spodziewałem, że tę dupę możesz zarzucić. No i tak można powiedzieć, że chuj z jazdy. Spiesznie trzeba zjechać. Bezpiecznie trzeba zgasić silnik.
Właśnie to się dzieje, jak się jedzie bez kasku. A ja nie myślę. Kurwa, nic nie widzę. Dobra. Sytuacja została uratowana. Dobra, chuj. W następnym odcinku już zobaczycie te części u nas na działce, bo... No bo tak. Dobra, na dzisiaj was już niestety żegnam. Cześć.